Hey, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie gorąco, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z Diablo 3, gdzie dzisiaj omówimy sobie zbliżający się patch 2.7.5 na serwerach PST w końcu, doczekaliśmy się informacji kiedy jakiś PST startuje, mamy zaprezentowany już motyw sezonowy 28 sezonu oraz patch 2.7.5, zmiany jakie będą w nim następować w setach i tak dalej, także dzisiaj to sobie omówimy. Jestem na stronie tutaj głównej Blizzarda. Troszeczkę się posiłkuję tłumaczeniem Google'owym strony, tak, żeby wszystko ładnie wam tutaj pokazać, bo wiadomo, nie wszyscy tak 100% angielski rozumieją, a ona jest do, do oryginalnie w języku angielskim, ta stronka. Także, żeby tutaj wszystko ładnie poszło, zgrabnie, no to e, jest przetłumaczone na polski. Dobra, nieważne. W każdym razie lecimy. Zaczniemy, moi drodzy, od. E... To, to po pozwolę sobie skipnąć, bo mm, to, to zawsze w tych pacznotach yy, tłumaczą, co to jest PTR i co się na nim znajduje. Tak, także przejdziemy sobie od razu, moi drodzy, do motywu sezonowego: rytuały sanktuarium, czyli Ride of Sanctuary po angielsku. Yy, no i cóż, w sezonie 28 będziemy mieli taki ołtarzyk. Ołtarzyk, który. Yy... Czekajcie, muszę stąd, muszę stąd teraz wyjść. O, jest. Ołtarzyk, w którym, moi drodzy, będziemy mieli różnego rodzaju pasywe pasyweczki. To jest właśnie to drzewko, Altar, e, Altar of Rights. E, no i tutaj, jak widzicie, mamy różne ścieżki, różne pasywki i każda pasywka oznacza jakąś moc dla postaci, e, do której oczywiście trzeba dojść. E, no i teraz tak. W sezonie 28 Rytuały Sanktuarium podróżujemy w głąb tajemniczych ruin, butwiejącego lasu. Generalnie rzecz biorąc ten ołtarz to jest zaraz prawdopodobnie przy wyjściu z yy, Tristram, bądź gdzieś tu w okolicy, także nie będzie jakoś ciężko mega go znaleźć. Yy, podczas wyprawy myśliwskiej obywatele Nowego Tristram natknęli się na złubieszy ołtarz wyrzeźbiony z archaicznego materiału. Bla bla bla, nie będę wam tego oczywiście wszystkiego czytał, bo to nie ma sensu. Yy. Możesz rozpocząć interakcję z ołtarzem obrzędów na poziomie pierwszym. Czyli startujemy sezon i mamy już od razu ten e, ołtarzyk dostępny. No i teraz tak. Po, zdoby, po przybyciu do ołtarzy Rytuałów, gracze zobaczą 26 ikon zwanymi pieczęciami i 3 legendarne moce mikstur. Tak, tak jak widzicie, macie cały alfabet tak naprawdę: 26 pieczęci ala pasywek i 3 moce e, mikstur. Poświęć chwilę na zapoznanie się z poniższymi elementami No to już sobie każdy tam może ogarnąć No i generalnie tak Tak jak widzicie każda pieczęć jest oznaczona jakąś literką I tutaj macie ogólnie cały spis tego co dana pasywka daje Co zyskujemy po odblokowaniu danej pasyweczki To już możecie sobie wszystko dokładnie przeczytać Ogólnie są to fajne pasywki nie powiem Niektóre się bardzo przydają Jakiś dodatkowy damage Na przykład tutaj mamy że... Pule nam się nie kończą. Tutaj mamy C, bardzo fajna pasywka, która nie ma wymagań poziomu do przedmiotów. Jakieś tam cooldown, jakieś tam redukcje obrażeń. Ogólnie bardzo dużo fajnych pasyweczek. Nie, nie są to jakieś tam over-over power, ale przydatne dla supportów, przydatne dla DPS-ów. Więc fajnie będzie co moi drodzy wybierać. No i tutaj mamy generalnie jeszcze mocy mikstur Elixir AA, Elixira B, mikstura a C i to jest ogłoszenie tutaj w języku angielskim, moi drodzy, jest to AD, czyli jest to czwarta moc, moi drodzy, mikstury. Nie ma tak dokładnie trzech. Tu jest jeszcze czwarta miksturka AD, jest miksturka AA, miksturka AB, miksturka C i tu jest jeszcze, moi drodzy, AD, tylko AD ogłasza, oznacza ogłoszenie, tak jakby po angielsku. Także tutaj przetłumaczyli to jako ogłoszenie. Ale Oczywiście tu chodzi o ostatnią miksturę. No i pierwsza mikstura Ada daje to, że kiedy wypijesz pota na ziemi pojawia się jeden z trzech runicznych okręgów. kręgów, które zapewniają zwiększone obrażenia, skrócenie czasu odnowienia lub redukcję kosztów zasobów. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze kiedyś, w którymś sezonie, była taka moc, taki motyw sezonowy, który polegał, że jak zabijecie przeciwnika, to na ziemi pojawia się jeden właśnie z trzech takich okręgów kolorowych. Bodajże że to był. Fioletowy, żółty, yy, jakiś różowy. Nie, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie to było coś podobnego, jak to jest tutaj zaprezentowane, że jedno kółko oznaczało cooldowny, drugi takie okulusy kolorowe. Jeden okulus oznaczał cooldowny, drugi damage, trzeci tam redukcję kosztów zasobów, także tutaj podejrzewam, że będzie coś podobnego. Druga miksturka, kiedy wypijesz miksturę zdrowia, wszyscy wrogowie promieniu metrów, 25 metrów zadają 25% mi obrażeń. Też spoko, duża, dość, dość spora redukcja obrażeń, także też podka wydaje mi się, że będzie OK. Ciekawy jestem, czy będzie, czy będzie można mieć trzy aktywne poty naraz. To jestem, to jestem też tego ciekawy, czy będzie można tylko wybrać jedną potkę, czy będzie można mieć wszystkie trzy moce potek naraz wzięte. Dalej, kiedy wypijesz miksturę zdrowia, zyskujesz losowy efekt kapliczki lub pylonu i to jest moi drodzy, słuchajcie, fajna zmiana, nie ukrywam. To jest oczywiście losowa kapliczka, losowy pylon, także jak wypijecie pota, możecie zyskać conduit, na przykład. Także no, nie ukrywam, że jest to dość ciekawa zmiana, ciekawa moc, dużo od RNG będzie zależeć, nie, nie powiem, żeby trafić power na przykład, żeby trafić shielda, no. Przydatne, mega, ale no, dużo rng będzie tutaj miało wpływ. No i tu ta ostatnia AB, kiedy przedmiot główny wypada, wypada również drugi losowy przedmiot pierwotny. To jest, moi drodzy, też mega, mega spoko opcja when a primal item drops. Tak, tu chodzi o pierwotny, że kiedy wypadnie Wam item pierwotny, wypada Wam również drugi pierwotny item losowy. Tak, when a primal item drops, a second ride on primal item drops as well Czyli, że wypadnie Wam primal, wypada Wam również drugi primal losowy Także też on będzie pierwotny, więc Też mega fajna, fajna moc, nie ukrywam, dostać dwa primale No Ciekawe, ciekawa opcja, jestem tutaj no, mega pozytywnie zaskoczony tymi, zmian tymi mocami Tym motywem Będzie dużo kombinowania Tutaj już od razu wszyscy mówią na Twitchu jak żeśmy to na live omawiali, jest taka pasywka. Znaczy, inaczej, jest, bo każdy, Zaraz przejdziemy do tego. Żeby odblokować te pasywki, trzeba będzie spełniać koszty, tak? Każde odblokowanie pasywki, moi drodzy, będzie miało swój koszt. Tylko, że nie jest to tak, że każda pasywka ma swój określony koszt do odblokowania, tylko po kolei każda. po prostu każde odblokowanie kosztuje. Więcej, tak? Czyli możemy mieć pierwsze odblokowanie, kosztuje to, drugie odblokowanie, kosztuje to, trzecie odblokowanie, kosztuje to. Także nie ma tak, że każda pasywka ma swój koszt, tylko po kolei każde odblokowanie będzie nas kosztować. Konkretne jakieś tam elementy. Także pierwsze odblokowanie mamy 10 matców na przykład 10 części wielokrotnego użytku. To jest ten biały mats z tego co kojarzę. Drugie odblokowanie nas kosztuje diament nieskazitelny lub większy. To jest ten drugi diament pod względem jakości. 15 pyłków, 20 części nadających się do ponownego wykorzystania. I to tak naprawdę, yy, która pasywka będzie nas co kosztować, to już, nas, to już zależy od nas. Suma summarum, możemy mieć wszystkie pasywki odblokowane w tym, yy, w tym ołtarzu. Yy, nie, nie ma tutaj ograniczeń. Możemy sobie wziąć najpierw A, potem wziąć C i potem wziąć B. Tak? Tylko, że nie możemy na przykład od razu wziąć E. Żeby dojść do jakiejś pasywki, musimy po kolei wziąć pasywki, które są połączone wcześniej z daną pasywką. Myślę, że to jest całkiem logiczne. Tak? Tutaj nie ma jakichś większych dziwactw. Także po prostu, żeby dojść do G, musimy wziąć najpierw C, znaczy najpierw A, później C. Tak? Ale możemy mieć ogólnie wszystkie. Możemy cały, cały ten ołtarz mieć wybrany. I ten ołtarz działa na wszystkie nasze postacie na sezonie i działa przez cały sezon. Także robimy to raz, odblokowujemy wszystko i mamy z głowy. I, działa i wszystkie moce z ołtarza działają na wszystkie postacie przez cały sezon. Także tak to ogólnie wygląda. No i tutaj jest takie bardzo charakterystyczne ulepszenie. 15 skrzynka szczeliny wyzwań. I teraz jest zagwostka, moi drodzy, na starcie sezonu. Czy wykorzystać szczelinę wyzwań tak, na starcie sezonu i otworzyć ją, mieć matce, mieć te wszystkie rzeczy, które ta skrzynka daje, możliwość wykrawcenia broni na 70, pozyskanie esencji, czy zostawić tą skrzynkę, zrobić te 14 ulepszeń wcześniejszych, i wykorzystać tą skrzynkę do 15 ulepszenia co da nam więcej tak te 14 ulepszeń pierwszych czy na przykład to co daje nam skrytka to jest też bardzo fajna kwestia będziemy na tym ogólnie debatować na live'ach na streamach już od 31 stycznia bo tego dnia startuje PST no i generalnie rzecz biorąc no mówię ja jeszcze nie jestem pewny co się będzie bardziej opłacać możecie pisać to w komentarzach co wy uważacie ja jestem raczej przychylny temu, żeby mimo wszystko tą skrzynkę otworzyć, no ale to, to jest na razie jeszcze dyskusja, ale troszeczkę na, na, na najbliższe dni. No i tak to moi drodzy wygląda. Tu możecie sobie wszystkie te koszta przejrzeć. Ogólnie one nie są jakieś mega mega duże. Prócz jednego, sztab pasterski. Tu jest ogólnie tutaj chodzi moi drodzy o kostur pasterski, czyli będzie trzeba go wykrawcić. Tak? Jak dobrze wiecie, są macy, które są potrzebne, żeby ten kostur do kaprysowa stworzyć. No i będzie troszeczkę biegania, żeby te, te, te macy, te grzybki, jakieś tam tęcze, wiecie o co chodzi Jak sobie wygooglujecie kostur pasterski, bo ja już nie, nie pamiętam dokładnie, bo ja go nigdy nie robiłem Tak naprawdę nie było, nie było mi yy, po drodze robić ten kostur, także ja go nie pamiętam dokładnie jak się robi yy, W każdym razie no, trzeba będzie ten kostur wytworzyć, yy, pobiegać po matce yy, na ten kostur, żeby mieć yy, 25 ulepszenie na altarze Także to, to, to będzie trzeba ogarnąć. Tu jest jakieś 1600 dla yy, jakieś tam ma, 250 dusz. Nie jest tego jakoś tam, nie wiem, dużo. Troszeczkę biegania po Uberach będzie, bo trzeba będzie amulecik zrzucić yy, przy ulepszeniu 18, czy jakieś tam macy ze zleceń. No, troszeczkę biegania, ale nie jest to jakoś mega trudne do zdobycia. Tak, suma summarum. Dobrze, także to będzie tyle. Eee, tak, jak widzicie, motyw sezonowy jest dość rozbudowany, ale nie jest skomplikowany, moim skromnym zdaniem. Eee, I dalej, teraz moi drodzy, mamy coś takiego jak pierwotne. To się nazywa dokładnie, moi drodzy. Ymm, mamy takie skrzydełka jeszcze po podbiciu Armii piekiel, po zdobyciu materiałów potrzebnych do odblokowania. Wszystkich 26 piętrzęści i 3 eksjuszy. Aha, dostajemy skrzydełka, jak odblokujemy cały altar, yy, cały ten ołtarz. I zdobędziemy moce potek. To mamy, moi drodzy, skrzydełka, tak? Mamy takie o. Takie oto skrzydełka będziemy mieli. Całkiem ładne, nie ukrywam, że mi się mega podobają. A i teraz tak, jeszcze cofnę się na chwileczkę. Tutaj, jak zdobywać te mocy potek? Tutaj widzicie, jest coś takiego jak pierwotny popiół. To jest, moi drodzy, nowa rzecz, która też wej wejdzie w przyszłym sezonie. W momencie, kiedy. Ukowala, rozwalacie pierwotny item, otrzymujecie 55 pierwotnych popiołów. Do czego one służą, tak? Między innymi służą te pierwotne popioły do tego, żeby zdobywać moc mikstur w ołtarzu oraz będzie, będą te pierwotne popioły potrzebne do. Tutaj jest coś takiego jak funkcja w kosce Kanajego do stworzenia primala, czyli do stworzenia pierwotnego przedmiotu. Będziecie mogli za 100 pierwotnych popiołów plus yy, jakiś niekraftowaną legendę będziecie mogli przerobić na pierwotną daną legendę, tak? Czyli wrzucacie powiedzmy kirys jastrzębia, 100 pierwotnych popiołów i ta funkcja robi wam pierwotny kirys jastrzębia. Oczywiście on będzie tak? to nie nie, nie, on nie zachowuje statystyk danej legendy, tylko on zostaje przemielony, tak? Przemielony i w Primala. Także tak to, moi drodzy, będzie wyglądać, i taki przedmiot będziecie mogli nosić tylko jeden yy, w całym swoim ekwipunku. Także nie będzie aż tak prosto, że wyrobicie sobie 13 Primali i happy, nie? Cała postać w Primalach ubrana, haha, elegancko. Nie, będziecie mogli nosić tylko jeden. Jednocześnie można nosić tylko jeden yy, ulepszony przedmiot pierwotny, a ulepszone przedmioty pierwotne nie zachowują właściwości przedmiotu legendarnego. Tak, tak jak już mówiłem, jest on przemielany. Który był używany. Nowe afiksy są losowane dla wszystkich ulepszonych, pierwotnych przedmiotów pierwotnych. Także tak to by się, moi drodzy, sprawowało. No, nie jest to skomplikowane, myślę, że dość proste. Tak by wyglądał motyw sezonowy. Także będziemy mieć sobie taki ołtarzek, który po kolei odblokowujemy pasyweczki. No, i mamy dużo ciekawych, moi drodzy, mocy. Szczegółowo wszystkie te moce będziemy, moi drodzy, od 31 stycznia na live'ach na Diablo 3 omawiać, stestować, która moc będzie, która jaka ścieżka tego ołtarza będzie najbardziej, do, do, najbardziej korzysta na początku gry, na początku sezonu, co odblokowywać. Także was zapraszam serdecznie na Twitcha. No i przejdźmy, moi drodzy, sobie dalej, żeby już tutaj nie. Zamulać, a już mamy troszeczkę nagrania Zmiany w umiejętnościach, ogólnie tak Na początku jest, jest, jest najwięcej zmian jest do mnicha i do łowcy demonów Jeżeli chodzi o mnicha to tak jak widzicie mamy zmiany do jego Ataków generujących tą moc nie Umiejętności pasywne, znaczy tak do pasywek Oraz do umiejętności moi drodzy no do, do, do generatorów, tak genmonk tutaj do umiejętności dostaje buffy Ja osobiście genmonkiem grać nie będę, ale tutaj jak widzicie Są buffy właśnie do każdy generator y, Uderzenie kombinacyjne, jest to pasywna umiejętność mnicha Każdy generator duchowy, którego używasz Zwiększa obrażenia innych generatorów duchowych o 100% na 10 sekund Także buff do y, po, podstawowych ataków Obezładniająca fala teraz daje co trzecie trafienie oszałamia wrogów w promieniu 11 metrów, spowalniając ich prędkość poruszania się o 30%, prędkość ataku. Takie debuffy. Runa wstrząsu daje to, że wrogowie trafieni okaleczającą falą zadają 20% mniej obrażeń przez 10 sekund. Runa przyłamującej fali wrogowie trafieni okaleczającą falą otrzymują 10% dodatkowych obrażeń od wszystkich ataków przez 10 sekund. No, i tak jak tu mamy podobnie do zabójczy zasięg, do droga 150 buffy, buffy, buffy Genmonka. Także tutaj, jeżeli ktoś będzie zainteresowany mnichem, w szczególności Genmonkiem, śmiało możecie sobie sprawdzić. Oczywiście my będziemy tego Genmonka jak najbardziej testować, sprawdzać jak się ma, czy będzie to może jakiś boss killer, jak się sprawdzi pod solo, i tak dalej. Zmiany przedmiotów, moi drodzy, bo to, to jeżeli chodzi o pasywki skiller, no to tutaj do mnicha są tylko zmiany. Zmiany natomiast są duże, jeżeli chodzi o owce demonów, ale do innych klas też są. Frenzy Barb, 190 dzikich, dostaje buffa z, 10, z 1000% na 2000% za ładunek amoku. tak Także tutaj jest dwukrotny buff. Nie wiem, zobaczymy jakąś. Czy, nie wiem, czy to nie jest dalej za mało. Uważam, że tutaj powinno być ze 4000%, 3-4000 żeby ten barb miał jakikolwiek tutaj yy, jakąś tam moc. Yy, zobaczymy. Też na pewno tego barba sprawdzimy, jak sobie będzie radził. Yy, Łapca demonów. No i tak jak tutaj widzicie, no jest dość dużo zmian. Yy, pierwszą zmianą jest to Channon Boulder oraz upadek demona. Yy, to jest, moi drodzy, kolczaste pułapki przyciągają do siebie wrogów i zadają obrażenia zwiększone o 200%. Yy, wrogowie mogą być wyśmiewani. Raczej tutaj chodzi dokładnie, moi drodzy, o Enemies made taunt. Taunted to znaczy, że one są prowokowani, chyba Taunted, o Jezu, zapomniałem, przepraszam Was na sekundkę Taunted to znaczy Taunted szydził. czyli oni są, prawdopodobnie chodzi o prowokacje, ale no, nie, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie jest to, moi drodzy, baw do pułapek i to jest dużo tych zmian do, do Demon Huntera jeżeli chodzi o pułapki. Upadek Demona, tak samo, każdy wybuch z kolczastej pułapki ponownie zadaje obrażenia wszystkim wrogom po sekundzie i zadaje obrażenia zwiększone o 200%. Set natali również został zbafowany pod względem pułapek, że z, y, drugi y, zwiększa obrażenia deszczu zemsty. Zabójca natali stokusza Natali tak ona miała swój bonus do deszczu zemsty, teraz będzie mieć do pułapek z kolcami o 10-15%. Set natali za dwa elementy, 4 elementy i 6 elementów. Także tak jak widzicie, cały set natali został, można powiedzieć, przeprojektowany pod stricte pułapki. Trafianie wroga przywołuje kolczastą pułapkę, jeżeli znajduje się ona na twoim pasku akcji. Także też spoko trzeba będzie wybrano mieć tą pułapkę, żeby tą pułapkę przywołać. Każda detonacja kolczasty pułapki przywraca punkt dyscypliny. Yy, za cztery elementy zało yy, założenie pułapki z kolcami zmniejsza obrażenia o 60%, Ok, redukcja obrażeń przy pułapkach, no i ostatni yy, bonus: kolczaste pułapki zadają obrażenia zwiększone o 10K, a każdy kolejny wybuch reakcji łańcuchowej do zada zadał o 10% więcej obrażeń niż poprzedni, czyli taka kumulacja, nie? Yy, każdy następny wybuch 10% więcej. No i widzicie, no, baw, 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 dejać pod pułapki. Na pewno tego sprawdzimy, jak będzie działał. Ten set Natali, te legendy pod y, stricte pułapki. No i tyle. Oponcza cienia. Uuu, tego nie widziałem. Podczas używania broni białej, wszystkie obrażenia są zwiększone o 60%. -60%. Po wyposażeniu w broń białą. Obrażenia zadawane przez bolas, chakram, wachlarz ostrzy i przebicie są zwiększone o 6 O! To jest ciekawostka. Tutaj jest można powiedzieć ala nerw setu cienia, że już nie wszystkie obrażenia będą zwiększone o 6K, tylko konkretne skile zadają obrażenia zwiększone o 6K. Podczas kiedy mamy założoną broń do walki wręcz. Czyli te noży, jeżeli mamy nożyk po prostu, jeżeli mamy nożyk udechacza, to te konkretne skile zadają obrażenia zwiększone o 6000 No i tutaj mamy Tragula Pułapki z kolcami otrzymują runę przyjmujące kolce i są rozkładane dwa razy szybciej Kolczaste pułapki zyskują runę rozproszenia, rozkładają się dwa razy szybciej i zadają obrażenia zwiększone o 200% No to też spoko też do pułapk Kolejna rzecz. Um, Unhallow Essence. No i to moi drodzy, jest świętokracza esencja. To jest coś ciekawego i to bardzo ciekawego. Na pewno to sprawdzimy, ponieważ tu mamy ogromnego bafa do setu świętokraczej esencji dla Dehacza pod wielostrzał. 1700% za punkt dyscypliny, a nie 350%. To jest coś niesamowitego. Ogromny baw. Moim zdaniem to jest ogromny baw za jeden punkt dyscypliny, który posiada nasz Dehacz. Ma 1700% zwiększenia obrażeń przez generator nienawiści, atak zemsty i wielostrzał. Także, no to będzie coś naprawdę, no nie wiem, ten Dehacz będzie tak czyścił po tym wielostrzu, że to, to się w głowie nie mieści. Przy 350% całkiem fajny damage szło yy, ogarnąć. Bardzo fajnie cisnął. A 1700% to mega mocno pójdzie w górę. Jeżeli chodzi o Greater Rifty, no zobaczymy, ale to jest też bardzo, bardzo fajny buff, który będziemy, będę chciał na pewno zobaczyć. Mnich. Jeżeli chodzi o Mnicha, moi drodzy, no to mamy tak. Set sprawiedliwości. Za 6 elementów dostał Buffa z 15% na 20%. I szaty 1000 burz zostały zmienione za 4 elementy. Śmiałe uderzenie zużywa tylko 25% punktów ducha i już. I zwraca ładunek, jak się stań. Czyli generalnie rzecz biorąc, mamy też fajny buffik do setu Sprawiedliwości. Ja osobiście tym setem bardzo mało grałem, ale też na pewno go sprawdzimy, jak, jak tam sobie będzie radzić w porównaniu do innych setów. No i ten tysiąca burz. Też na pewno zobaczymy. No i to jest, moi drodzy, też bardzo fajna zmiana, że chodzi o nekromantę. Przywrócenie mocy Bonspira. Nie wiem jak dużej mocy, ale to jest tak, nie dość, że buff z 6000 na 9000% to przywrócenie potrójnej premii dla naszych symulakrów. Ogrom, ogrom, buffa, przywrócenie świetności moim zdaniem, bonspira. Mam nadzieję, bo bardzo fajnie mi się tym buildem grało. Jestem tym buildem pierwszą 150 solo ever zrobiłem, także no nie ukrywam, że mam taki delikatny sentyment do tego buildu, więc chciałbym nim jeszcze sobie troszeczkę pograć. Zważywszy, że sezon 28 będzie moim ostatnim sezonem w Diablo 3. Bo już jak dobrze wiecie, podejrzewam, że po tym sezonie wyjdzie Diablo 4 No i tyle, no i nie będzie już czasu na Diablo 3 Także to będzie mój taki finalny sezon No i my ukrywam, że Nekromanta w tym sezonie chciałbym, żeby się pojawił No i zobaczymy, no myślę, że to na pewno dużo wniesie, jeżeli chodzi o Nekro Sen, bo, Set Bonspira na pewno będzie mega sobie dawał radę No i taka drobna jeszcze zmiana do Czarodzieja se, Set Tyfona, czyli Podhydry dwukrotny buffik cztery koła yy, damage'u za bańkę hydry. także też potencjalny jakiś boss killer czyżby? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak sobie będzie radzić yy, pod hyderki wizard. No i czy też Genmonk będzie brany pod uwagę, jeżeli chodzi o yy, boss killera. Trash killer, no to zobaczymy jak ten dehar sobie pod te pułapki będzie radzić. Yy, no i ten nekro pod oczywiście pod yy, Bonspira. No i to, moi drodzy, byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten patch, jest parę ciekawych zmianek, bardzo fajny motyw sezonowy, jeżeli chodzi o ten altar, cały, ten cały, moi drodzy, ołtarz, skrzydełka też bardzo fajne, na pewno omówimy sobie dokładnie, która ścieżka będzie najbardziej optymalna na początku sezonu, czy warto jest zachować skrzynkę szczelin bez wyzwań na starcie, żeby to 15 ulepszenie osiągnąć, czy lepiej ją będzie otworzyć od razu, także nad tym też będziemy dewagować na streamku, no i... Oczywiście od 31 stycznia startuje PST i zapraszam Was gorąco na wieczorne live y z tejże gry, z tego PST. Będziemy o tym gadać, będziemy to omawiać. Jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, zachęcam do zostawienia lajka, do pozostawienia komentarza, co tam sądzicie na temat tego pacza, na temat tego motywu sezonowego. No i zachęcam Was do subskrypcji kanału. Będą się pojawiać na pewno buildy, omówimy sobie dehacza, jak już. Ogarniemy sobie ten elegancko build. Pojawi się pewien odcinek z dehaczem pod te pułapki, bo to jest nie ukrywam coś nowego. Ym... No i w sumie tyle. I oczywiście odcinki związane z metą i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki piękne, do zobaczenia na Twitchu. Wykrzyki... O Jezu, chciałem powiedzieć wykrzyknik. Wszystkie linki w opisie. Żubiczek dla Was. Trzymajcie się, i do zobaczenia. Do następnego razu.